Yo, czyli witajcie, ja jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A dzisiaj przygotowałem dla was składnik za 12 milionów końców. Tak jest, nie przysłyszeliście się, za 12 milionów końców jest to naprawdę potężny składnik. Ponieważ ten składnik powstał dzięki temu gondażowi, który macie teraz widzieć na ekranie. I to mój widz poprosił mnie o zbudowanie najlepszego składu za 12 właśnie baniek. No cóż, po trafieniu na Ronaldo Nazario nie ma się zdziwić, że taki budżet jest. Ponieważ no, Ronaldo Nazario kosztuje Prime, kosztuje swoje. No i ten składzik przystosowałem do tego, żebyś mógł grać w pro-eventach. Tak jest, żebyś mógł grać w pro-eventach. Ponieważ tam zalicza się do tych restrykcji, czyli jest jedna karta Toty i oprócz tego nie ma żadnych ikon, ale za to są wokół niego, wokół tej karty Toty obbudowane naprawdę ten składnik niesamowitymi zawodnikami. Nagrywam to co prawda o 7 rano, więc mogę być troszeczkę zaspany, aczkolwiek to jest szczegół i chyba muszę iść do fryzjera, bo patrzę, że troszeczkę znów zarosłem, ale to jest nieważne. Na samym wstępie chcę z tego prosić, tak znowu wracam do żebrania, ale zostawiam technicznej łapeczki w górę, bo to bardzo pomaga w posuwaniu filmików. No i niejako małemu twórcy pozwala się rozwijać, a już dawno nie było tego, wreszcie mogę do tego wrócić. Oraz zachęcam do zostawienia subskrypcji, takie do zostawienia subskrypcji. Rozwoju i wy będziecie mogli oglądać po prostu więcej moich materiałów, że nie przegapicie kolejnych odcinków z tej serii. No i cóż, jeżeli wy chcecie, żebym wam zbudował składzik, odnośnie tam na dole w komentarzu, napiszcie mi wiadomość z budżetem, z zawodnikami niewiemnymi oraz platformą, na jakiej gracie. No i co, nie przedłużając, myślę, że lecimy. No i po tym długim wstępie zaczynamy. Na bramce mamy Mendiego. Tak jest, Mendy, który według mnie jest jednym z lepszych bramkarzy w tym budżecie. O ile nie najlepszym bramkarzem w Premier League, ponieważ 89 ogółem, 90 divingu, 92 refleksu, 90 ustawiania się, więc to naprawdę są bardzo fajne statystyki. Jego jedyny minus to tak naprawdę no, dosyć nisko oceniona szybkość, ale umówmy się, na bramce szybkość nie aż tak się nie liczy. No i ci bramkarze, którzy mają nawet nisko ocenioną szybkość, nadal potrafią być bardzo dobrzy. Już go kilka razy umieszczałem w budowaniu składów w tej serii. No ale myślę, że stali widzowie wiedzą, co sądzę na jego temat. Jeżeli wy nie wiecie, co sądzę na jego temat, to koniecznie zostawcie suba. Ale ja jestem dobry w tym żebraniu, nie? Nie? Dobra, lecimy dalej. Na braju broni mamy Klausa. I to może obrona... aha. Dobra, o tak o. Mamy Klausa. I to może jest obrona nie najlepsza, bo ataki pomocy są jak najbardziej topowe, aczkolwiek trzeba było przeoszczędzić na obronie. No i tutaj mamy boki obrony złożone z Klausa oraz z Cancelo. Tak jest, Cancelo co prawda nie w wersji Toty, bo nie można było go umieścić, jeżeli chciałbyś grać w pro-eventach, a ja ten składzik starałem się zbudować tak, żeby można było nim grać w pro-eventach. Nie wiem co prawda jaki jest twój poziom gry, ale zakładam, że na pewno można się spróbować w tych niektórych pro-eventach, chyba że się nie wbije tego skill ratingu w Division Rivals, to wtedy może być problem. Ale cóż, to nie są dostatecznie dobre boki obrony, ponieważ Cancelo 88 tempa, Klaus 90 tempa. Dla Klausa ja najbardziej polecam cień, który podbije mu to tempo maksymalnie oraz tą defensywę, a dla Cancelo chyba również cień polecam, ponieważ te tempo przydałoby się podbić. Co prawda jego fizyczność nie stoi na najwyższym poziomie, ponieważ no te 66 siły to troszeczkę może być mało w dalszym przebiegu meczu. No i niestety może to czasami nie funkcjonować tak, jak to funkcjonować powinno. Jeżeli chodzi o pierwszego środkowego obrońcę, mamy tutaj Rudigera. Rudiger w wersji Toty Honorable jest to jeden z najlepszych środkowych obrońców w tej grze. Odkąd wyszła ta karta, wielu pro playerów zaczęło nim grać i to chyba mówi samo przez się, że zawodnik jest tak często używany przez dużo lepszych graczy ode mnie. Nie tylko ode mnie, ale myślę, że również po prostu graczy topowych, bo duet Rudiger i Varane robią naprawdę furorę. A my oprócz Rudigera mamy Joe Gomeza zamiast Varana, ponieważ Varan był do ograniczony czasowo, jeżeli chodzi o zrobienie go w SBC, a Joe Gomeza nadal można kupić. I średnia tempa środka obrony wynosi 85, więc tutaj nawet nie trzeba nic liczyć, ponieważ 2,85, jeżeli chodzi o tempo, ogólnie średnia tempo obrony wynosi aż 88, więc to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I ogólnie Joe Gomez jest naprawdę spoko zawodnikiem, bo w tej wersji już można nim pograć. Jest troszeczkę lepszy niż Varan, jeżeli chodzi o zwinność i równowagę. Jeżeli chodzi o siłę, to ma i 87, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. No i ogólnie jest to naprawdę spoko zawodnik, który jak najbardziej można pograć. Myślę, że to nie jest może najlepsza obrona, za 12 milionów końców, ale jak najbardziej można nią pograć. Kolejnym zawodnikiem, pierwszym środkowym pomocnikiem defensywnym jest Fofana. Tak jest, Fofana. 722 tysiące końców trzeba za niego zapłacić, ale co to jest za bestia, co to jest za bestia? Jeżeli on otrzyma jeszcze jedną upgrade, albo co najmniej dwa upgrade'y. No to będzie naprawdę niesamowita karta, aczkolwiek ostatnio troszkę obniżył loty jak cały Ernest Hillon, które no niestety nie gra na miarę oczekiwań, co prawda no wiadomo, od nich się nie oczekuje zbyt dużo, bo to jest zespół niezbyt może wybitny, ale aczkolwiek w tym sezonie naprawdę radzą sobie bardzo, bardzo fajnie w ligę,
No i Fofana przede wszystkim, z Fofaną, Przemkiem Frankowskim i Klausem na czele, razu są naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A Fofana przede wszystkim tempo, siła, fizyczność, no siła i fizyczność to jest prawie że to samo, ale jeszcze do tego bardzo fajne umiejętności gry w defensywie i do tego bardzo przyzwoity dribbling, bo 83 zwinności, 77 równowagi jak na defensywnego pomocnika, to są naprawdę bardzo, bardzo fajne statystyki. Oprócz tego nawet niezła siła strzału, 89 tempo, 83 przyspieszenia, 83 szybkości biegu, więc to wygląda naprawdę po prostu fajnie. Kolejnym zawodnikiem jest Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, zawodnik kosztujący no blisko pół miliona monet. Blisko pół miliona monet, ale no nie ma co ukrywać, że za jakość się płaci, za jakość się płaci. Co prawda nie ma już tych 5 gwiazdek słabszej nogi, tak jak miał to w poprzedniej FIFA. No wtedy to był naprawdę rzeźnikiem, a teraz no jego karta jest również spoko, aczkolwiek troszeczkę mu brakuje tych gwiazdek słabszej nogi, bo ma tylko tą słabszą nogę ocenioną na 3 gwiazdki. W związku z czym no Bruno Fernandes nie jest już aż takim okrutnikiem, jakim był przed laty. No i tak, 80 tempa, 85 gry w defensywie, 82 fizyki, 90 strzały, 94 potem, 91 dribblingu. Gdybym miał troszeczkę wyżej ocenioną zwinność i równowagę, to już w ogóle by było naprawdę bardzo, bardzo fajnie, ale i tak nie ma co narzekać, ponieważ dajecie mu kotwicę, cień. Ja najbardziej chyba polecam cień, żeby to podbić to tempo, jeszcze wymaksować, żeby wycisnąć z tego tempa jak najwięcej się da. No i to defensywę, bo ta defensywa nie stoi na najwyższym poziomie jak na takiego zawodnika, ale myślę, że i tak jest to spoko gra, którym jak najbardziej można pograć. No i chyba główną gwiazdą tego zespołu jest Cristiano Ronaldo w wersji Team of the Year. Jest to główna gwiazda tego zespołu, ponieważ no 93 tempa, 98 strzałów, 95 dribblingu, 88 podne, 92 fizyki. To wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie i wielu pro playerów stawia go powyżej niż Ronaldo Nazario. Chciałem tutaj mieć Ronaldo Nazario w wersji Prime i wokół niego budować składy, ale uznałem, że to jest bez sensu, skoro i tak trafiłeś tego zawodnika i go sprzedałeś. Więc no tutaj znajduje się po prostu Cristiano Ronaldo, który według, tak jak mówiłem, wielu pro playerów jest lepszy niż Ronaldo Nazario w wersji Prime. Jeżeli chodzi o wersję Medium, no to tutaj mi jest ciężko się wypowiedzieć, ponieważ nie wiem jak to wygląda, ponieważ wersja Medium jest specyficzna, ale no Cristiano Ronaldo jak najbardziej może się tutaj znaleźć, bo przede wszystkim niesamowite statystyki. 5 gwiazdek sztuczek, unikalna sylwetka w samej grze. I do tego naprawdę niesamowite staty. Szkoda, że ta zwinność i równowaga, to prawda, równowaga oceniona na 80 nie jest to najgorszy wynik, 93 zwinności jak na tego zawodnika, bo wiemy jak w przeszłości wyglądały jego statystyki, że czasami wyglądały one dosyć przeciętnie. Ale no, jedyny minus to jego tempo, dajcie mu motorniczego i to chyba najbardziej sensowny styl gry dla niego, ponieważ motorniczy albo katalizator, myśliwy, myślę, że nie, bo nie ma co tych strzałów już za bardzo podbijać. A jak najbardziej katalizator albo motorniczy mogą objechać tutaj dla Cristiano Ronaldo. Jeżeli chodzi o prawe skrzydło, mamy tutaj Messiego. Messi już, tak jak kilka razy mówiłem, że pomiędzy nim a wersją 93 widać różnicę. Pomiędzy tą wersją zawodnika, czyli 95. No i tak naprawdę ten zawodnik jest po prostu spoko. Będzie tutaj występował na skrzydle i myślę, że jak najbardziej można się tam znajdować, ponieważ Messi w każdej wersji w tym roku jest naprawdę dobry. Co prawda w tej zwykłej podstawowej już nie daje rady aż tak bardzo, ale tak myślę, że można nim pograć. Kolejnym zawodnikiem już pewnie się domyślacie, kto tu będzie, jakim nowym skrzydłem będzie to Mbappé. Wersji 91, chciałem tutaj umieścić jego wersję Inform, ale niestety to wykroczyło ponad budżet dosyć znacznie, ponieważ tam by było chyba 12,5 miliona monet, jeżeli dałbym jego wersję Inform. No ale Mbappé no, w tej wersji jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Otrzymał upgrade on na Headlinersie. I ten Headliners niestety dużo kosztuje, bo albo Cristiano Ronaldo trzeba zdałgniewniować do jakiejś gorszej wersji i umieścić tutaj Mbappé lepszego, ale ja osobiście polecam Cristiano Ronaldo wersji Toty. Jeżeli chodzi o lewe skrzydło, mamy tutaj Neymarito. Neymarito, czyli wersja Inform tego zawodnika, dosyć mocno potania względem tego, ile kosztowało jeszcze jakiś czas temu. No bo, ponieważ, no, tak jak widzicie, Neymar to jest jednak klasa sama w sobie, ale jego wersja ta za SBC naprawdę zrobiła furorę i nie ma co ukrywać, że ten zawodnik nawet w tej wersji, powiedzmy to sobie baby, tej swojej za SBC wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bo niektóre statystyki ma lepsze niż zwykły Neymar, chociażby siłę strzału, co jest największą bolączką Neymara. Ale i tak nie ma co narzekać na Neymar i to, ponieważ to jest naprawdę bardzo spoko zawodnik. Jeżeli chodzi o formację w samej grze, to ja najbardziej bardzo polecam formację 4-2-3-1, gdzie to Neymar będzie SPO, Ronaldo napastnik, Mbappé z Messi na skrzydłach i Fofana Bruno Fernandes na SPD. Jeżeli chodzi o drugą formację tego zespołu, to ja najbardziej polecam jeszcze formację, tylko muszę ją znaleźć, 4-2-2-2, tylko gdzie ona jest? 4-2-2-2, 4-2-2-2. W każdym razie wiecie jak ona wygląda, bo nie mogę jej... O jest, tutaj się znalazło, zaraz po 4-2-3-1. Ronaldo, Mbappé na napadzie, Messi, Neymar na skrzydłach.
ponieważ nie ma co marnować Neymara jako napastnika, bo jako napastnik myślę, że aż tak by się dobrze nie sprawdził. A jeżeli chodzi w tej formacji, no to Neymar jak najbardziej będzie dobrze wykorzystany, ponieważ tutaj przy odpowiednich wytycznych ci skrzydłowi nie będą aż tak szeroko rozstawieni i to tempo u Messiego nie będzie aż tak przeszkadzało. Także cóż, na dzisiaj to było tyle, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia wkrótce, jeśli nie zadowolicie, oczywiście strzałeczka. Trzymajcie się!